Dzień dobry, witajcie. Na przerwie na uwalnianie dzisiaj właśnie spotykamy się, żeby zobaczyć, co tam u nas słychać, jakie są w nas emocje. Wiecie, że te przerwy na uwalnianie czasami zawierają jakiś konkretny temat, a czasami po prostu to, co aktualnie się w Was dzieje i wtedy tym się zajmujemy. Mamy różne metody do tego, żeby sobie radzić z naszymi emocjami. I wczoraj jakby ta przerwa na uwalnianie właśnie nie ma takiego planu swojego, czym będziemy się zajmować, ale wczoraj skończyliśmy kurs Akceptacja siebie, Twój klucz do sukcesu. Dużo wiedzy, dużo ćwiczeń, dużo metod, więc jest co robić. Myślę, że dobrze by było, zwłaszcza osoby, które pierwszy raz uczestniczą w takim warsztacie, żeby sobie jeszcze raz odsłuchały. I wczoraj mieliśmy taki temat odnośnie celów i stwierdziłam tak spontanicznie, że dzisiaj możemy sobie konkretnie zrobić uwalnianie zablokowanych emocji dotyczące celów, żebyście też wiedzieli, w jaki sposób można z tym pracować. Dlaczego cele? Czy w ogóle wy macie te cele? Tak? To jest takie pytanie do Was, bo to jest naprawdę ważne, tak? Posiadać cel, bo to jest takie poczucie kierunku i mało tego, poczekajcie, zerknę, jeszcze nie, o, jest transmisja, dobra, witajcie, witajcie, jakby te cele powodują, że my mamy ten kierunek, że coś, co jest dla nas ważne, my w jakiś sposób się ukierunkowujemy, czyli my mówimy swojej podświadomości, tak, żeby na tym się koncentrował, żeby tam skupiał uwagę. Czyli mamy jakiś cel, to jest jakby trochę takie zaprzęgnięcie do pracy swojej podświadomości, by zaczął pokazywać nam różne możliwości realizacji tego celu. Ja od bardzo długiego czasu te cele są ze mną. Jeszcze nie było nawet techniki uwalniania emocji, tu przynajmniej w Polsce nie było to kompletnie popularne, więc to naprawdę było bardzo dawno temu. I kiedyś to wyglądało tak, że okej, też były te cele sformułowane prawidłowo, typu, czyli nie, że chcę coś osiągnąć, tylko bardziej na zasadzie pozwalam sobie albo mam, czyli w czasie teraźniejszym. I kiedyś to było tak, że ja pisałam sobie te cele gdzieś tam w specjalnym zeszycie i po jakimś czasie ten zeszyt gdzieś przypadkowo mi się trafiał w moje ręce i okazywało się, że większość tych celów była zrealizowana. Więc ja w zasadzie nie pracowałam za bardzo wtedy z tymi celami w taki sposób jak teraz, a i tak one były realizowane i to naprawdę się uśmiecham do tego, bo tam było dosłownie do zrealizowania wszystkie te cele, po prostu sobie odhaczałam, one były zrealizowane. Też takie, które wydawało mi się, że są na dany moment gdzieś tam niemożliwe. Ale to było tak, że te cele napisałam i ja o nich trochę zapomniałam. W ogóle się nimi nie zajmowałam. I o co tutaj chodzi? Bo dobrze jest pracować z tymi celami, między innymi po to, żeby sobie zwiększać tą częstotliwość, bo ważne jest to nasze pole elektromagnetyczne, no bo to przyciąga, tak, do Twojego życia różne rzeczy. Ten cel może być na tyle wysokowibracyjny, taki duży cel, że on jest na ten moment jakby, w cudzysłów oczywiście weźmy to, większy od Ciebie. Co to znaczy, że ten cel... Z tym celem łączą się dużo takich pozytywnych uczuć, natomiast Ty na ten moment faktycznie nie czujesz się dobrze. Ten poziom energii jest bardzo niski i to jest cały czas taka walka i zmaganie, żeby osiągnąć ten cel. To jest wręcz czasami niemożliwe, tak? Bo energetycznie jakby nie pasujemy do tego celu. Tu chodzi o to, żebyśmy wzrastali i te cele w sposób naturalny zostają osiągane. Więc kiedyś ja tym się nie zajmowałam i o co tu chodzi, że dużo ludzi ma swoje cele,
ale uruchamia bardzo silne pragnienie tych celów. I to jest jedna z głównych przyczyn, dlaczego nie realizujesz tego celu. Na mapie świadomości pragnienie jest i tak wyżej niż wiadomo, czy lęk, ale to jest program braku. To jest poczucie braku inaczej, pragnienia. Dlaczego? Bo to pragnienie powoduje, że ty bardzo, bardzo, bardzo chcesz być zupełnie gdzieś indziej niż jesteś. Bardzo chcesz mieć coś innego niż teraz. Chcesz być inna niż jesteś. I to wzbudza w tobie emocje. To wzbudza w tobie wstyd, poczucie winy, lęk, czy ja w ogóle to osiągnę. Wstyd, że jeszcze tego nie mam, poczucie winy, że już mogłabym to mieć, powinnam to mieć. I bardzo dużo emocji jest z tym związane, które naprawdę obniżają ci energię. A jak już wiesz, jeśli jest zaniżona ta energia, to realizacja celów jest bardzo trudna. Więc kiedyś w ten sposób, natomiast teraz, jeśli mam jakieś cele, to przede wszystkim uwalniam zablokowane emocje związane z tym celem, tak? Bo być może ja nawet nie mam tej świadomości, ale mam, być może jest tak, że bardzo mocno chcę te cele, ale udaję przed samą sobą, że ich tak naprawdę nie chcę, więc sprawdzam sobie, jakie są te zablokowane emocje. No i tak jak wczoraj mówiłam kursantom, że myśl to jest przepływ elektryczny w naszym ciele, czyli jest to energia elektryczna, natomiast uczucia to jest energia magnetyczna. Więc my codziennie jakieś generujemy pole elektromagnetyczne i im one jest wyższej takiej częstotliwości, tym też wydarzenia w naszym życiu jakby się do tego dopasowują. Oczywiście to jest normalne, że my jesteśmy w procesie rozwoju i że po drodze mamy jeszcze sporo różnych sytuacji, wyzwań, które nam wyciągają na wierzch różne nasze programy, różne nasze emocje. Po to mamy narzędzia, po to tu jesteście, żeby z tego korzystać. Bo to nie jest tak, że już zrobicie jeden kurs i po prostu będziecie oświeceni, tak? To jeszcze jakby to nie teraz, to nie ta planeta, jeszcze nie ta energia, żeby w tak szybki sposób to zostało realizowane. Ale trzeba pamiętać, że faktycznie realizacja celów jest o wiele szybsza niż kiedyś, bo tak jak Wam powiedziałam, ja kiedyś zapisałam te cele, ale to zajmowało lata, tak? Lata, żeby te cele osiągać. Natomiast teraz też podawałam taki przykład akurat wczoraj sprzedaży mieszkania, to zrobiłam to w miesiąc dokładnie, tak? Jakby opisałam sobie, określiłam, że to ma być sprzedane w czerwcu 2023 i 30 czerwca była podpisania umowy sprzedaży, więc to faktycznie realizuje się szybciej, natomiast mi niekoniecznie zależało mocno, żeby sprzedać to mieszkanie. Wiecie, to było tak, że fajnie jak się sprzeda, jak się nie sprzeda, to też nic nie szkodzi, tak? Bo to miała być kontynuacja czegoś następnego i też sobie powiedziałam tak, że okej, jeśli ma być to dla nas, no to niech tak będzie. Więc to jest tak, że się nie fiksuje, bo czasami mój umysł ego właśnie czegoś chce, ale ja nie wiem, czy to jest z potrzeby serca, czy właśnie czasami nie jest takie sterowane tym umysłem ego, więc to jakby podążam za tym. No ale słuchajcie, mamy początek lipca i tak naprawdę ja pracując w ogóle z celami, to ja pracuję nie raz do roku, tylko raz na tydzień. Pracuję ze swoimi, można powiedzieć, celami, ale też można powiedzieć priorytetami, czymś, co jest dla mnie ważne. Co jest dla mnie ważne jakby w tym tygodniu, tak? Co mam zaplanowane? Wiecie o tym, że w dzienniku dziennik emocji, tak? Tutaj też jest sporo odnośnie celów. I mamy tak, mamy właśnie plan tygodnia. Czyli co jest dla mnie ważne w tym tygodniu, to sobie wypisuję. I jest podsumowanie tygodnia, co się udało, co się nie udało, jakie wyciągam wnioski. Dlatego, że jak macie jakieś cele tylko i wyłącznie, które dotyczą roku, to wy piszecie te cele i tak naprawdę nic z tym nie, bardzo często nie robicie. Tak? A to jest jednak istotne, żeby mieć gdzieś ten cel z tyłu głowy, ale patrzeć, bo mówię, cele mogą być takim fajnym impulsem do rozwoju, bo będziesz zwracać uwagę na swoje samopoczucie, na swój poziom energii, będzie Ci zależało, żeby uzdrawiać tą energię, bo to jest coś, co jest dla Ciebie ważne. Dlaczego?
bo ten cel prawdopodobnie będzie zaspokajać Twoje jakieś ważne dla Ciebie potrzeby. I to też trzeba się zastanowić, jakie te potrzeby ważne ten cel ma Ci zaspokoić. Bo może jest tak, że ten cel ma Ci dać co? Że robisz w ogóle to, jest jakby z miłości dla siebie, z Twojego rozwoju. Co jeszcze? Może być tak dla większego komfortu, też może być, tak? Dla spełniania siebie, kreatywności, spójności, bo czekajcie, czy ja mam... A, tu nawet w tym nie mam, bo w każdym dzienniku mam wypisane swoje cele i tylko później sprawdzam, co jest jeszcze do zrealizowania. Więc zobaczcie, to nie jest tylko tak, że raz do roku, ale ja co tydzień mam taki plan, co mam mniej więcej do wykonania, co jest dla mnie ważne. Jest tutaj też oczywiście podsumowanie miesiąca. Nie, miesiąca to są po prostu te tygodnie, ale poczekajcie, tutaj jeszcze był... A, jest podsumowanie miesiąca, co się udało, co się nie udało, jakie wyciągam wnioski. A teraz zobaczcie, mamy już takie półrocze, można powiedzieć, tak? Czyli pół roku minęło i też możemy zrobić sobie takie podsumowanie, co mi się udało, co mi się nie udało, jakie wyciągam wnioski, co zapraszam na te kolejne miesiące do tego, powiedzmy, końca roku. Bo to nie jest tak, że tylko raz się tym zajmujemy i zapominamy. Bo to wtedy na bieżąco my możemy ten swój kierunek korygować, bo może się pojawić coś takiego, że ten cel wcale nie jest, ja go wcale już nie czuję na tym etapie, ja go trochę modyfikuję, ja go zmieniam, bo tak też jest z moimi celami, że ja go ustanawiam, natomiast patrzę, że on został osiągnięty jakby coś innego i o coś innego mi tak naprawdę chodziło, więc to jest też ważna ta elastyczność, konkretnie napisanie sobie celu, tej intencji, bo tak jak mówię, podświadomość będzie aranżować różne sytuacje, żeby faktycznie będzie dążyła do tego w jakiś sposób. Więc ważne jest, żeby sobie napisać na przykład 3-4 najważniejsze cele, które chcesz zrealizować w przeciągu 2 lat. Z poziomu być, robić i mieć. Tak? Czyli być to jest na przykład to naturalne, że coraz bardziej kocham i akceptuję siebie. Tak? Więc takim z poziomu być, czyli jak Ty chcesz się czuć, tak? Jak Ty podejmujesz decyzję, by się czuć, tak? Bo w pragnieniu nie masz wyboru. Pragnienie powoduje, że Ty musisz to mieć. I to, że to pragnienie, to musisz to mieć, powoduje, że automatycznie rodzi się w Tobie opór i będziesz sabotować swoje działania. Więc tutaj w tym celu ma być wolność wyboru. Czyli Ty decydujesz się zrealizować ten cel i jakby zaczynasz zaprzęgać tą swoją podświadomość do pracy, ona szuka Ci różnych rezultatów, różnych rozwiązań. Tak ja to obserwuję ze swojego doświadczenia, tak, że wpadają mi nowe pomysły, ktoś do mnie zadzwoni, coś się dzieje takiego, że po prostu jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i to jest tak zwana ta synchronizacja z wszechświatem. Więc ważne, żeby mieć ten kierunek i nieważne, czy Ty masz działalność, czy masz pracę, czy cokolwiek. Przecież są dla Ciebie ważne, ważny jest obszar zdrowia, ważny jest obszar finansów, ważny jest obszar relacji, relacji z samym sobą. Więc napisz sobie nawet tu i teraz, bo jak tego nie napiszesz, to tego pewnie nie zrobisz, tak niestety umysł ego będzie to sabotował. I też odwołujemy się do własnej mocy, czyli co to znaczy? Pozwalam sobie na, tutaj mamy też to w dzienniku, tak, bo mamy, słuchajcie, prosty schemat, który zawsze powtarzam. Myśli prowadzą do emocji, emocje do działań, działania do efektów. No i teraz, na siłę działań nie zmienisz, tak? Nie, może dziwne pytanie, ale czy cel może dotyczyć zdrowia bliskiej osoby? Nie. Cele mają dotyczyć tylko i wyłącznie Ciebie, tak? Nie, absolutnie. Cele mają dotyczyć tylko i wyłącznie nas samych. Nie, że ktoś na przykład, że dana osoba się w Tobie zakocha, absolutnie nie, czy właśnie, czy jeśli chodzi o zdrowie, nie. To już jest taka forma manipulacji i absolutnie nie. Cele mają dotyczyć tylko i wyłącznie nas.
a jest co robić, tak? To nie jest, chodzi o to, że będziemy zbawiać świat innych ludzi. Najpierw zajmijcie się sobą, tak? To w ten sposób pomożecie światu. Kiedy wy będziecie uzdrawiać swoją energię, zmieniać swoją energię i częstotliwość, w ten sposób będziecie pomagać sobie i innym, tak? Ale nie, że najpierw zajmiecie się kimś, ponieważ to może być bardzo dużo. Dziennik to jest na stronie do kupienia. To jest mój autorski dziennik emocji. Bardzo dobre narzędzie do pracy. Tu macie też listę potrzeb, macie myśli, emocje, bo tam tu na początku jest tam parę kartek opisowych, jak z tego korzystać. No i tu mamy właśnie cele. Cztery najważniejsze cele, krótko, długoterminowe, które decydujesz się osiągnąć w ciągu kwartału, pół roku i roku. I napisz, dlaczego podejmujesz decyzję, aby zrealizować ten cel. Bo to jest też istotne. Czy dlatego, żeby komuś coś udowodnić, żeby ktoś Cię zaakceptował, żeby ktoś Cię uznał, tak? No to efektów niestety nie będzie, bo intencja kryjąca się za tym celem jest niskowibracyjna, więc to może się nie powieść. Więc dlaczego podejmujesz decyzję, aby zrealizować ten cel, tak? Do swojego rozwoju, do swojego nawet komfortu, żeby móc innym też, tak, służyć. To w zależności, co tam macie. Czy dla większej miłości dla siebie, podnoszenia jakości swojego życia. No różne mogą być, ale możecie sobie tu sprawdzić na listę potrzeb i wtedy zdać sobie sprawę z tego, o co tu chodzi. Używaj formy teraźniejszej. Odwołuj się do odwagi, akceptacji, spokoju. Czyli możesz używać zwrotów. Pozwalam sobie na to, otwieram się na coraz bardziej. Te sformułowania uruchamiają kreatywność, umysł zaczyna szukać rozwiązań. Umysł podświadomy oczywiście, bo zaczyna szukać rozwiązań. Więc napiszcie sobie cel numer jeden. Też takie hasło, to naturalne, bo tak naprawdę to jest naturalne, wiele rzeczy, tylko my to odkrywamy, to jest zakryte naszym umysłem ego. Czyli na przykład to naturalne, że coraz bardziej kocham i akceptuję siebie. To jest poziom być. Robić jest na przykład, nie wiem, pozwalam sobie zarabiać tyle, ile tyle miesięcznie netto, tak? Albo rocznie netto, w zależności czy działalność, czy niedziałalność. Mieć, nie wiem, pozwalam sobie kupić nowe mieszkanie, czy samochód, czy cokolwiek, tak? Czy wyjechać na jakąś wymarzoną wycieczkę. Dodawajcie często z lekkością i radością, ponieważ jak ktoś ma ten kod ciężkiej pracy, no to tutaj może mieć trudności, więc z lekkością i radością, tak? To też warto sobie dodawać. No i mówi się o tym, że taki cel warto sobie wizualizować, warto zobaczyć siebie w tym celu, nie w trzeciej osobie, tylko siebie, jak idziesz do tego nowego domu, jak czujesz tą większą akceptację. Tu jest ważne uruchomienie tych uczuć przy tym celu, tak? Że jakby ten cel już stał się faktem, jakby odczuj wdzięczność, że to już jest dostępne dla Ciebie, tak? Że to już się po prostu stworzyło. Więc ta wizja celu, ja na niektórych kursach swoich podaję tą wizję celu, żeby to zobaczyć, ale też żeby zobaczyć, jakie masz zablokowane emocje w związku z tym celem, bo możesz tak naprawdę nie wierzyć w realizację tego celu, możesz nie mieć pewności. No i oczywiście to będzie autosabotaż tego celu automatycznie. Czyli możemy wchodzić sobie w tą wizję. Rano po przebudzeniu możesz powiedzieć sobie na głos, czy tam do siebie ten cel, który masz. Możesz wyobrazić siebie w tym celu, możesz uruchomić te pozytywne uczucia, tak, które towarzyszą temu celowi i wtedy po prostu wstajesz, idziesz. Możesz to zrobić po południu, przeczytać, dobrze, żeby ten cel gdzieś tam był po prostu na kartce dla Ciebie widoczny. Możesz wieczorem zasypiając sobie to uruchomić, ale co jest istotne, to nie ma być żadnym pragnieniem, tak? I to nie ma być tak, że Ty po prostu, bo to jest pułapka pewna, tak? I nie każdy o tej pułapce niestety mówi. Pułapka może być taka, że Ty wchodzisz w ten cel, na sklepie jest, nie wiem, ktoś może wrzuci, jest sklep Równowaga Życia mój. Zaraz spróbuję tego linka tu dać.
I tu macie produkty. Karteczek jeszcze nie ma. O, tu jest wysyłka po 12. Muszę to zlikwidować, bo to jest nieaktualne. Ale dziennik jest. Dziennik jest i książka też jest. Gdzie ja tutaj to mam? Tu. Dobra. To tutaj Wam linka udostępniam do tego sklepu. I teraz tak. Czyli może być to pułapka jaka? Że wchodzisz w ten cel, wyobrażasz go sobie, jest Ci dobrze, przyjemnie, no ale jak wychodzisz z tego celu, to jest Ci przykro, jest Ci źle, jest Ci ciężko, bo nie masz jeszcze tego celu, tak? Właśnie, bo i co się dzieje w tym momencie? Bardzo szybko Twój umysł ego wpędza Cię w pułapkę, bo umysł ego nie lubi czekać. Znaczy, generalnie cechą umysłu ego jest oczekiwanie, ale bardzo tego nie lubi, tak? To jest jakby taki, takie, wiecie, niespójne, taki konflikt wewnętrzny, bo z jednej strony cechą jest, że na coś cały czas ten umysł ego czeka, żeby to było, żeby były wakacje, żeby był weekend, żeby, wiecie, szybko coś minęło, tak? Jakby cały czas to świadczy o tym, że umysł ego przejmuje kontrolę. I może być tak, że wychodząc właśnie z takiej wizji, idziesz do życia, a tutaj tego nie ma, a jest coś zupełnie innego i możesz czuć się wtedy fatalnie, umysł ego, co ty sobie tam wyobrażasz, zobacz jakie masz życie, wcale tak nie jest, to jest nieprawda, nie wierz w te bzdury. No i gdzieś może cię automatycznie blokować, czyli tutaj cierpliwość to nie jest cecha umysłu ego, więc... umysł będzie chciał, że tu i teraz masz już mieć ten cel, tak, że już powinnaś mieć ten cel. No i to jest w tym momencie zguba, bo wychodząc z takiej wizji, ty po prostu czujesz się zamiast lepiej, to czujesz się gorzej. Więc tutaj umiejętne zapanowanie nad swoim umysłem ego. Powiedzieć, ok, stop, bo to co, widzisz, jak teraz jest tak, mówię o tych pułapkach nie na darmo, tak, dlatego, że były różne książki na ten temat, tak? Różne jakieś tam manifestacje, cuda, różne. Tak. Dobra. I co jeszcze? I tu chodzi o to, że na przykład książka Przyciąganie, jaka ta książka była? Prawo przyciągania. O tak. I ta książka ponoć w Stanach zrobiła ludziom bardzo dużo krzywdy, takim, którzy po prostu przeczytali tą książkę i myśleli, że wyobrażając sobie, że jadą samochodem, tak, czy sekret, czy prawo przyciągania, może sekret faktycznie, że jadąc samochodem, to po prostu za chwilę ten samochód będą mieli. Jakie było ich rozczarowanie, ile było ponoć później chodzenia do psychologa na terapię, że oni sobie przecież to wyobrażali i dlaczego oni tego nie mają, tak? Więc tutaj uważajcie na to, bo to jest też źle wytłumaczone, bo to nie chodzi tylko o to, że właśnie ty sobie ustanowisz ten cel i że on już się zrealizuje, jak ty będziesz sobie nawet go wyobrażać, a wychodzisz z tego, z tej wizji i co się dzieje? I marudzisz, narzekasz, jak jest źle, nie akceptujesz siebie, nie akceptujesz swojego życia, tego, co się wydarzyło i wydarza w Twoim życiu, czyli zaniżasz swoją energię, obniżasz się wibracyjnie, więc znowu ten cel jest gdzieś tam daleko ponad Ciebie, więc on jest niemożliwy, zbyt duża rozpiętość jest między Tobą a tym celem, tak? On jest gdzieś wysoko. Kiedy Ty się na chwilę do niego dostosujesz, super, to też jest, wiecie, taki trening, tak jak idziesz na siłownię, trenujesz mięśnie brzucha, to jest taka forma treningu, czyli Ty wyobrażasz sobie ten cel, uruchamiasz te pozytywne uczucia po to, że jak pojawią się możliwości, pojawią się różne rozwiązania, pojawi się ktoś na Twojej drodze, to Ty masz jakby znać to, tak? Masz znać to uczucie, masz jakby, że nie przegapisz po prostu tego, tak? Po to też robisz właśnie te wizje celu, wyobrażasz sobie, uruchamiasz te uczucia, żeby Twoja biologia się zaczynała do tego dostosowywać. Bo teraz nie jest możliwe, kiedy jesteś w lęku, w jakiejś rozpaczy, w bezsilności, w beznadziei, nie zobaczysz, nie wiem, pięknego mieszkania, możliwości pracy, bo to jest zbyt
To nie rezonuje po prostu z Tobą. Rozumiecie, o co chodzi, tak? To jest zbyt duża rozpiętość. Ty potrzebujesz, to co jest najważniejsze, to dbać o swoją energię, o swój poziom energii. I nawet teraz, jaki masz poziom energii w skali od 1 do 10, gdzie 1 to jest bardzo słabiutko, 10 to jest full energii, 5 to jest, wiecie, tak, po środku, 7 dla mnie, bo to każdy może mieć inaczej, bo ja też tak nie mówię, że ja mam 10, tak, poziom energii, że tylko w stanie miłości można spełniać swoje marzenia. Nie, Anna, ja się z tym absolutnie nie zgadzam, że tylko w stanie miłości, bo takich ludzi jest bardzo mało, jeśli mówimy o stan miłości bezwarunkowej Hawkinsa, tak? Poziom 540. To się nie zgodzę. Marzenia można spełniać i na poziomie akceptacji, i właśnie na poziomie akceptacji cele się realizuje w bardzo przyjemny, łatwy sposób, tak? I teraz tak, 7 dla kogoś to może być bardzo dużo, tak? 8. Ja na przykład nie mówię, nie wiem, nie pamiętam, kiedy bym powiedziała, że mój poziom energii to 10. No jakoś tak, nie wiem, ciężko, nie mam aż takiej chyba skali, jakoś nawet mi się to dziwnie kojarzy. Natomiast 9, 8 to jest taki mój, powiedzmy, standard i ja na takim poziomie energii mogę tworzyć, mogę prowadzić szkolenie, mogę prowadzić warsztaty, tworzyć jakieś różne materiały, przygotowywać się te materiały. Jeśli mój poziom jest niższy, to ja potrzebuję najpierw wykonać pracę ze sobą i dopiero mogę się tym zająć, tak? Bo w niskim poziomie energii to naprawdę nie idzie, tak? To kompletnie nie ma sensu. Więc powiedzmy, mój poziom energii na teraz to jest tak między 8 a 9, czyli taki mój standard. Natomiast jak jest 7, jak jest 6, a wczoraj 10, okej, Pola, zgadzam się, wczoraj było 10, to prawda, dobrze czujesz, wczoraj było 10, tak, byłam na jakimś takim, strasznie to mnie jakoś tak porwało energetycznie ten wczorajszy warsztat, tak. Tak, ale 8-9 to jest taki mój klasyk, faktycznie wczoraj mnie poniosło tam, to było 10. Natomiast jak ja mam 6, tak, jak mam 7 już, to już zaczynam patrzeć na siebie i co tam się wczoraj działo, co tam się działo ze mną, że mam ten poziom 6-7, o co tak naprawdę mi chodzi, czy ja mam jakieś zablokowane emocje, które mi obniżają tą energię. Często pod tym kryją się też jakieś niezaspokojone potrzeby i nie za bardzo na przykład idę w tym kierunku, żeby to realizować, bo co innego, mam jakieś niezaspokojone potrzeby, ale ja jakby sukcesywnie idę, pracuję nad tym. To mi nie obniża mój poziom energii, bo to jest okej, tak? Nie mam zrealizowanych tej potrzeby, ale ja ją cały czas gdzieś tam coś z nią robię, tak? Natomiast jak nie patrzę zupełnie na nią, jak ta potrzeba gdzieś tam leży, jest zamieciona pod ten, no to mi daje znać, tak? Że coś jest nie tak, że w ogóle nie idę w tym kierunku, co jest dla mnie ważne. Bo potrzeby to jest coś, taki stan niematerialny, czyli akceptacja, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do siebie, tak? Ale różne, bo może być to kontakt z samym sobą, w związku z innymi ludźmi, w związku ze światem, radość życia, autonomia, potrzeby fizyczne, różne, tak? To też w dzienniku macie. Czyli coś, co jest dla mnie ważne, ale niekoniecznie to zależy też od czynników zewnętrznych. Tylko dużo jest takich potrzeb, które zależą tylko i wyłącznie ode mnie, a w związku z innymi ludźmi, no to potrzebuję nauczyć się wyrażać te moje potrzeby, które są związane z innymi ludźmi. Bo też mogą być zablokowane na przykład, tak? I nie mogę mieć nieumiejętność wyrażania tych potrzeb, jeśli one dotyczą innych osób, bo mogę mieć przekonanie, że ja to zrobię najlepiej, albo w ogóle, nie wiem, nie ma co prosić mężczyzn o coś tam, bo i tak to jest rola na przykład kobiet, więc ktoś może mieć takie przekonania w sobie. Czyli mamy te cele, tak? Więc tutaj uważajcie na te pułapki, że może się uruchomić tak silne pragnienie, że będziecie żyć w jakiejś iluzji realizacji tego celu, a to życie, które teraz macie, zupełnie odrzucacie. No i to jest jakby podstawowy, klasyczny błąd, który powoduje, że ten cel gdzieś tam jest daleko w kosmosie.
Tak, bo tu chodzi o to, że my mamy robić wszystko, żeby dbać o swój poziom energii, tak? To są mini rytuały, to jest wyjście na spacer, to jest pójście, nie wiem, to są pierdołki za przeproszeniem czasami, tak? Wypicie więcej wody, wiecie, no to się składa mnóstwo różnych rzeczy. Uśmiechnięcie się do siebie, tak? Pozycja współczująca, czyli rozluźniasz mięśnie twarzy i delikatnie, łagodnie się do siebie uśmiechasz. Już poziom energii zaczyna wzrastać. Łagodnieje głos, zaczynasz głębszy oddech, tak? Bo jak jest płytki taki oddech, zatrzymujesz, no to gdzieś tam błąkasz się między przeszłością a przyszłością, twój umysł ego wtedy rządzi. Czyli zapisz sobie te trzy cele, być, nie wiem, możesz swoimi słowami, albo pozwalam sobie na coś tam, albo to naturalne, że coraz bardziej kocham i akceptuję w siebie. Zobaczcie, ja nie robię też tak, to naturalne, że kocham i akceptuję siebie, bo możesz to odrzucić, możesz odrzucić, ale przecież to nieprawda, to nie jest prawda, ale to naturalne, że coraz bardziej kocham i akceptuję siebie, no jak z tym, jak można zaprzeczać? Może tak być, że z dnia na dzień, że coraz bardziej kochasz i akceptujesz siebie, tak? I to jest prawda, i to jest fakt. Patrzę, bo jakoś się tak zachmurzyło. Więc wizja okej, dostosowanie się, dostrojenie do tego celu okej, natomiast akceptacja siebie, tego co jest, dbanie o swój poziom energii jest tutaj kluczowe. To i cierpliwość, i robienie różnych kroków, jakie podejmę działania dzisiaj, by zrealizować ten cel. Zobaczcie, jak też u mnie w dzienniku jest tak, co ja tu... Właśnie, to też mam taką potrzebę, żeby trochę zweryfikować teraz swoje cele, tak myślę, bo naprawdę one dosyć szybko się teraz realizują. Więc tak, cel numer jeden, dlaczego podejmujesz decyzję, aby zrealizować ten cel? Warto się zastanowić nad tym, bo nawet jeśli chcesz kupić mieszkanie, no to po co Ci to mieszkanie? Żeby udowodnić mamie i tacie, że Ciebie na to stać i albo sąsiadom, albo nie wiem, na jakiejś imprezie powiedzieć, że aha, ja to sobie kupiłam mieszkanie. No wiecie, no ktoś może mieć taką intencję, żeby coś komuś i sobie udowodnić, tak? Więc po co Ci to mieszkanie? Żeby było więcej przestrzeni, żeby moja jakość życia się poprawiała, że potrzebuję osobne biuro, tak, a nie dzielić z kimś tam, że potrzebuję większej garderoby. No nie wiem, no po prostu, tak? Jakieś cele, które są po prostu dla Ciebie ważne na dany moment. Co zrobisz? Plan działania. I okej, przecież nie wiesz do końca, co zrobić, tak? Jaki plan działania, ale możesz zacząć sobie wypisywać jakieś różne rzeczy. Spotkania na grupie są dostępne zawsze tutaj, tak? Po zakończeniu kursu, no to będą i na platformie kursowej, i na tej grupie, tak? Natomiast my jesteśmy, Halina, teraz na grupie dla wszystkich, bo kurs już skończyliśmy, tam będzie wszystko zgrane, wszystko dostępne, natomiast teraz jesteśmy dla wszystkich, tak? Na tej, żeby każdy mógł też skorzystać z tego. Więc co zrobisz? Plan działania, burza mózgu, wypisać, co możesz zrobić. Jak nie masz pojęcia na dany moment, wróć sobie za jakiś czas do tego. Więc naprawdę po 3 miesiącach możesz to zweryfikować. Tak samo tutaj jest to koło życia i my się tym będziemy zajmować za tydzień, we wtorek i w środę. Będziemy się zajmować konkretnymi obszarami życia, tak? Czyli będziemy się zajmować relacjami, finansami i zdrowiem. Także zapraszam Was na ten warsztat, on się też tu odbędzie na grupie, we wtorek o 20, a w środę o 12 w ramach tej przerwy na uwalnianie, to spotkamy się właśnie z takimi konkretnymi obszarami życia, zrobimy sobie wspólnie ćwiczenie koło życia, żebyście zobaczyli, na ile satysfakcjonuje Ciebie ten różny obszar życia i po 3 miesiącach znowu sobie badacie, czy coś się podniosło, tak? Tu jest i lista przekonań, no naprawdę uważam, że to jest dobre narzędzie. Ostatnio dostałam w prezencie taki dziennik,
Zaczęłam go wypełniać, ale jednak to nie jest mój, bo dużo mi rzeczy tutaj brakuje. Więc jednak doceniłam jeszcze bardziej swoje narzędzie, bo tu jest naprawdę dużo. Tylko trzeba z tego umiejętnie korzystać, a na YouTube macie na przykład jak korzystać z dziennika emocji. To jest naprawdę, uważam, bardzo dobre narzędzie. Teraz miałam taki rok dużego rozwoju, różnych szkoleń, certyfikacji, też swoich, tak, bo tak było, a mniej takiego tworzenia swoich też produktów właśnie fizycznych, ale mam nadzieję, że w końcu wyjdą rytuały mocy, może w sierpniu, taką mam nadzieję. Tak, ja podałam link do sklepu, także gdzieś tam Halina jest. Macie 3 cele, bo to, co dzisiaj zrobimy, to, co było dzisiaj moją intencją, to żeby każdy z Was miał choć jeden cel wypisany, tak? Jeden cel dotyczący być, robić, mieć, a najlepiej to 3, bo one się ze sobą łączą. Bo poziom być, czyli że coraz bardziej akceptujesz i kochasz siebie, ma wpływ na to, w jaki sposób działasz i ma wpływ na to, co posiadasz, tak? To jest jakby, wiecie, jedno wynika z drugiego. To tak jak myśli prowadzą do emocji, emocje do działań, działania do efektów, ale też mogą być tylko emocje, bo pojawiło się jakieś wydarzenie trudne z przeszłości. Ty jako dziecko nie byłeś w stanie tego przetransformować w sobie i w tym momencie to zostało zablokowane, nieprzetworzone, czyli nie było tego piku i po prostu przetworzenia, odpuszczenia tej emocji. Było raczej uczenie, że trzeba tłumić, wypierać, kontrolować i cokolwiek, więc było wyparcie. I w tym momencie te emocje jakby cały czas są w Tobie, one z Ciebie jakby wychodzą, rezonują, przyciągają też do Twojego życia podobne wydarzenia, żeby można było się w końcu od tego uwolnić. Więc czasami emocje powodują tysiące myśli, myśli wpływają na emocje, czyli to jest takie i w tom, i w tom. To nie jest nigdy tak, że myśli prowadzą do emocji, to też są emocje prowadzą do myśli. To jest w tom i w tom, natomiast zawsze Twoje myśli, Twoje emocje, czyli Twoja energia elektromagnetyczna, tak, powoduje, jakie są Twoje działania, czy one są skuteczne, czy Ty czujesz wartość swojego życia i faktycznie codziennie robisz coś dla siebie i prowadzą do efektów. Więc jakiekolwiek kursy typu jak zarządzać sobą w czasie, okej, okay, są pewne punkty, ja je też nawet, wiecie, w poprzednim chyba to był planer skutecznych działań. On zawierał te punkty działań efektywnych, natomiast to i tak nic nie da, jeśli Ty masz w sobie emocje, nie wiem, wstydu, poczucia winy, tak, głównych autosabotażystów czy lęku, to i tak Ci nie da, i tak nic nie zrobisz, bo po prostu te emocje będą Ci mówić tak, nie, nie idź tam, i tak sobie nie poradzisz, tak, Twój wewnętrzny krytyk będzie Cię sabotował, czyli Twój umysł ego. Więc poziom energii zbadaliście, tak, jeśli jest poniżej poziomu 6, to trzeba się tym zająć. Tak? Trzeba się tym zająć. Oleję. Leje i to strasznie. Słuchajcie, właśnie tak się zastanawiałam, czy mam zamknięty balkon, ale mam. Taras. Mam. No, nieźle. No dobra. Lunęło, ale tak miało być dzisiaj. Dobrze, słuchajcie, bo mamy czas do 13, bo ja idę dzisiaj na akupunkturę. Czyli nie należy żyć tylko tym, czego byśmy chcieli, a bieżąco o siebie dbać. A jak nie umiem sprecyzować celu, to odczekać. Karina, to naturalne, że coraz bardziej kocham i akceptuję siebie. Masz, tak? Masz cel? Masz. Pozwalam sobie zarabiać tyle i tyle miesięcznie z lekkością i radością. Masz cel? Masz, tak? Jakby wiesz, jak nawet na razie nie masz takich, bo to jest, wiecie, to jest umysł ego, tak? On kombinuje. Nie, nie, ja nie wiem, jak teraz to zrobić, ja nie mam pojęcia. Tak jest, ja wiem, fajnie, że to Karina napisałaś, bo generalnie tak ma bardzo dużo ludzi i jak ja mówię o tych celach, to oni gdzieś uciekają. A to jest bardzo ważna lekcja, to jest Twój kierunek, tak? To jest, zaprzęgasz swoją podświadomość, by szukało rozwiązań.
Więc tu nie ma na co czekać. Nawet jak teraz twój umysł ego dostaje szału, ucieka od tego, to po prostu coraz bardziej, to naturalne, że coraz bardziej kocham i akceptuję siebie. Nawet to miej, po prostu. Tak? Ten cel. I zobaczysz, jakie tu emocje się pojawią w związku z tym. I teraz tak, możesz przed snem, tak, czytać sobie, później już z czasem, no to też jakby możesz to znać na pamięć, ten cel. Więc czytasz sobie te trzy najważniejsze cele, tak jakby się już wydarzyły. Poczuj wdzięczność za te cele, radość, spełnienie, spokój w związku z tymi celami, czyli żeby dostosować się. Póki co, to może ktoś sobie myśleć, ale to trochę takie sztuczne. Trochę tak jest, to tak jak z uśmiechaniem się rano w lustrze. Jest taki, też często to powtarzam, że jest taka metoda, że rano wstajesz, uśmiechasz się do siebie w lustrze. Ktoś mówi, ale to jest sztuczne, ale to jest na siłę, ale mi się wcale, ja nie mam do uśmiechu. No bo ten twój umysł, ego cię atakuje, że przecież ty powinieneś mieć inne życie niż teraz masz, więc atakuje cię już od samego rana, zrzędzi, narzeka. To jest pewien nawyk, tak? Bo jesteś uzależniona od konkretnej tych substancji chemicznych, które wytwarza twoje ciało, te twoje myślenie, tak? Ono wytwarza te substancje, od których się uzależniamy. Jest to nam znane, bagno, ale znane. Więc teraz ty, idąc rano do lustra, delikatnie się uśmiechasz. I na początku to może być takie sztuczne, tak? I wcale się jakby nie masz, ale zobaczysz to, ten uśmiech powoduje, że twój umysł się zaczyna dostosowywać. Mimika twarzy, postawa, wyprostowanie, pewny ruch, krok. Trochę trzeba się tym bawić. Tak, tak to wygląda. Bo ciało to umysł. Więc jak ty zaczynasz wpływać na ciało, automatycznie wpływasz na umysł. Rozumiecie? Więc jeśli ty się wyprostujesz, jeśli zaczniesz głębiej oddychać, jeśli delikatnie się zaczniesz uśmiechać, to twój umysł powie, a, jest okej, czyli nie trzeba zrzędzić, tak? Jest wszystko w porządku. W ten sposób zaczyna się dostosowywać twoja rzeczywistość. Więc wiecie, tu naprawdę mamy sporo fajnych, dobrych narzędzi prostych, bo chodzi o prostotę w tym wszystkim, a nie o skomplikowanie. Umysł ego, jak ja mówię o różnych rytuałach, o tym, to mi, Jezu, tego jest tyle, ja tego nie ogarnę. A zobaczcie, tak naprawdę to jest banalnie proste. Napisanie celu jest banalnie proste, ale twój umysł wierzy w to, że to jest bardzo trudne. Tak? I dobra, to może kiedyś, a to może później, a to może za rok i tak leci. Nawet to ta pozycja współczująca. Rozluźniasz mięśnie wokół oczu, uśmiechasz się łagodnie, dłonie w okolicach serca, tak? I już nawet to, i uśmiechasz się właśnie łagodnie. To już powoduje podniesienie poziomu energii, tak? I możesz wtedy wypowiedzieć te cele, możesz zamknąć sobie oczy, wyobrazić to sobie. I dodatkowo każdego dnia ćwiczymy wdzięczność. Możesz zacząć od tego, bo możesz tego kompletnie nie czuć. Możesz powtarzać samo słowo wdzięczność albo samo słowo akceptacja, tak? Powtarzaj to sobie. Możesz na przemian. Akceptacja. Akceptuję. I akceptacja to nie znaczy aprobata, to nie znaczy lubienie, powtarzam, tak? Akceptacja to jest takie ok, tak teraz jest. Takie, jakie teraz jest, jest w porządku, bo jest, po prostu. Tak, bicie się z życiem, później życie bije się z tobą, no bo taką energię dajesz, tak? Taka do ciebie wraca, no to jest proste. Ale, no, ale jednocześnie umysł ego lubi to skomplikować. Dobrze, pamiętacie, wieczorem to, co nie zauważyłeś, tak? Powracasz do tego, były jakieś emocje, była jakaś awantura, była jakaś, nie wiem, coś się wydarzyło dla ciebie trudnego, co było w jakiś sposób dla ciebie wyzwaniem, wkurzyłaś się, no i teraz pojawiły się te emocje i wieczorem mówisz, kurde, jaka jestem osłabiona, jaka jestem zmęczona, bo gdzieś stłumiłaś te emocje, tak? Gdzieś je wyparłaś, no bo przecież ty nie możesz mieć takich emocji, bo ty się rozwijasz, tak? Absolutnie możesz, to ludzkie, to w porządku, że będzie jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo do poziomu oświecenia, będziesz mieć emocje. Kwestia, co z nimi robisz, a przede wszystkim, czy je akceptujesz. I teraz,
Czy mogę zaakceptować to, co się ze mną działo dzisiaj? Tak czy nie? To jest proste. Tak czy nie? Czy możesz zaakceptować to, co się z tobą dzisiaj działo? Tak. Czy chcę się trzymać tej emocji? No nie. Tak? Nie chcę się jej trzymać, bo wiem już, jakie to ma konsekwencje. Czy moją intencją i decyzją jest uwolnić tą energię emocji? Tak. Kiedy? Teraz. I wyobrażasz sobie ten proces. I przyjmujesz do swojego życia więcej czego? I za co dziękujesz sobie dzisiaj? Może właśnie za to, że zajęłaś się tymi emocjami, może, nie wiem, za to, że no właśnie, za to bycie w tej świadomości, w tym obserwatorze, może za to, że pojawiły się te emocje, że mogłaś je zobaczyć, różne rzeczy, tak? Też dziękuj sobie za coś, dlatego że to będzie rosło to docenienie siebie, bo nikt ci z zewnątrz tego docenienia nie da i tak tego, jak tego nie masz w sobie, to i tak to pójdzie gdzieś tam i w to nie uwierzysz, tak? To jest jak w błędnym takim kole. No dobrze, słuchajcie, zróbmy sobie teraz, bo ja bym tak mogła i mogła długo, wy wiecie o tym, żebym mogła, ale ja potrzebuję o 13 wyjść, bo mam akupunkturę, a nasze spotkania to też, te przerwy to są takie godzinne. Mam pytanie do wczorajszego spotkania, Pani Aniu. Niech napełni mi miłość i spokój teraz. A co z tym zdaniem? Jestem wolna od cierpienia. Tego wczoraj Pani nie mówiła. Czy te zdanie już nie wymawiać? To jest tak. Jak czujecie? Bo generalnie ta medytacja miłująca brzmi tak, jak tam wiecie. Ja nawet jej teraz tutaj nie mam. I ona właśnie też końcówkę ma taką. Jestem wolna od cierpienia. Mi to nie pasowało, tak? Mi to z czasem przestało pasować i ja dlatego tego nie mówię. Natomiast być może dla Was jest to ok, ale ja jakby czuję tutaj taką koncentrację na tym cierpieniu gdzieś. Na ten moment poczułam. Wcześniej było to dla mnie w porządku, a teraz nie jest, więc to poczuj, Basiu, jak dla Ciebie jest teraz. Ja tego nie wymienię. Niech napełni mnie miłość, spokój, radość, nie wiem, teraz, tak? No i to bez tej po prostu końcówki. Zdrowie, spokój i dostatek to mój naturalny stan. Ja Wam dzisiaj wyślę te rytuały z kursu i coś tam jeszcze, ale później dopiero. Czy akceptację możemy zamienić na przyjmuję to, co jest, przyjmuję moją przeszłość, przyjmuję mój obecny słowo, akceptacja mi nie wychodzi. No dobrze, no właśnie o to chodzi. Dlatego ja tłumaczyłam to, czym jest akceptacja, tak? Czym jest nawet radykalna akceptacja. Że definicja, nawet Wam czytałam tą definicję, tak? Że to nie polega na tym, że Ty to lubisz, że Tobie się to podoba. I mówiłam, że możecie mieć złe skojarzenia w ogóle z tym słowem. Możesz powiedzieć, przyjmuję to, co jest, tak? To, co jest, jest w porządku, bo takie jest. Przyjmuję to, co jest. No tak, Robert, jeśli Ty to bardziej czujesz, to po prostu mów tak. A to i tak chodzi o akceptację, rozumiesz? To chodzi o akceptację. Samo słowo akceptacja ma dużą moc. Sama wibracja słowa akceptacja. Ale przyjmuję, jeśli jest Ci to trudne, to lepsze jest to, niż mówienie, że akceptuję. Ale możesz sobie też kontemplować to słowo akceptacja i sobie powtarzać w ciągu dnia. Nie, że akceptuję to, co jest, mówić, tylko samo słowo akceptacja. To też ono będzie Cię coraz bardziej wypełniać, tak? No dobra, słuchajcie, to teraz tak. Chcemy, macie jakiś ten cel, tak? Albo dotyczące być, albo robić, albo mieć. I zrobimy sobie wspólnie uwalnianie grupowe, odnośnie tego, jakie masz zablokowane emocje dotyczące tego celu, jednego celu, tak? Jednego celu. Czyli mamy jakiś cel, może być te uczestnicy kursu, to może być to, co mieliście wczoraj, tak? A jak ktoś z uczestników nie robił tego, to niech weźmie cel nawet to naturalne, że coraz bardziej kocham i akceptuję siebie. Bo nawet samo to, ten poziom być, jak on będzie wzrastał, to naprawdę reszta to w sposób naturalny będzie się układać, bezwysiłkowo. Czyli tak, czy my możemy tutaj grupowo uwolnić sobie zablokowane emocje,
które dotyczą celu. Każdy z Was ma jakiś inny cel, to jest nieistotne, ale zablokowane emocje, programy mamy te same, więc tu nie ma znaczenia, jeden więcej, drugi mniej, więc możemy to zrobić. Ok, więc teraz, ile tych emocji my na dzisiaj możemy sobie uwolnić w związku z danym celem, który tam macie? Ile tych emocji? Trzy? Dobra, na dzisiaj trzy. To nie znaczy, że to jest koniec, tak? Ale trzy emocje dzisiaj możemy zrobić. Czyli tak, pokaż mi tą najważniejszą emocję, częstotliwość, która blokuje realizację tego celu. Blokuje realizację tego celu. Miej w swojej jakby głowie ten cel, tak? Miej go gdzieś tam w sobie. Czy on się znajduje w kolumnie A? Tak, robimy kodem emocji, ale to jest wszystko połączone. Czy Hawkins, czy kod emocji. Znajduje się w kolumnie A? Nie, w kolumnie B. W rzędzie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym. Szóstym. Czy to jest bycie bezwartościowym? Nie, bo to bycie niegodnym. To chodzi o to, że ta zablokowana emocja ma dotyczyć wszystkich Was. Czy to chodzi o dumę? Nie. Czy to chodzi o wstyd? Tak. To chodzi o wstyd. Czyli wstyd. Jak wiecie, my tym się zajmowaliśmy, to jest jedna z najniższych częstotliwości. Poczucie bycia złym, wadliwym, a nawet odrażającym, bolesne uczucie uczynienia lub doświadczenia czegoś haniebnego, niewłaściwego lub głupiego, hańba, poniżenie, powód do wyrzutów i żałości, charakteryzuje się najniższą wibracją wśród emocji, prowadzi do poczucia winy, depresji, a nawet samobójstw. Tak jak Wam mówiłam, bycie na poziomie wstydu to jest to albo zabijanie siebie, też i sukcesywne zabijanie siebie, albo mordowanie kogoś, albo samobójstwo. Więc to jest bardzo niska częstotliwość w nas, która może zostać zablokowana. Ona się blokuje w dzieciństwie. Możesz poczuć, w którym wieku to zostało zablokowane. To najczęściej jest też emocja pokoleniowa, która została przekazana Ci, wstyd, może po mamie, po babci. I wstyd bardzo blokuje realizację celów, ponieważ to jest bardzo niska częstotliwość. Wstyd być może, że nie mam jeszcze tego celu, czy tego poczucia. Mogę się wstydzić, tak? Siebie, swojego życia. Jakby każdy z Was niech to skontaktuje się z tą emocją i poczuje, o co tu chodzi. Czego Ty się wstydzisz? Dotyczące na przykład właśnie tego celu, że jeszcze go nie osiągnęłaś, nie wiem. Tak, każdy z Was niech się z tym skontaktuje. I teraz kodem emocji poprzez intencje uwalniamy tą energię wstydu. Możecie stymulować ręką lub magnesem. Tu widzicie, mieliśmy takie kod emocji na szkoleniu. Mieliśmy takie magnesy, ale to oczywiście nie jest konieczne, bo Wasza ręka to jest pole elektromagnetyczne. I chodzi o stymulację, przepraszam, ale już tam się coś uwalnia. Stymulację meridianu zarządzającego, żeby to się jakby ta energia neutralizowała, tak? Więc teraz uwalniam się od energii wstydu, uwalniam się od energii wstydu, uwalniam się od energii wstydu. Kiedy teraz zrób głęboki wdech i wydech, pozwól tej energii odejść, która dotyczy tego celu. Pozwól temu odejść. Dobra, kolejna
emocja zablokowana, która dotyczy nas wszystkich, a która blokuje realizację celu, znajduje się w kolumnie A, kolumnie B. Co ta kolumna B? W rzędzie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym. Szóstym. Nie, dobra, na pewno jest to pokoleniowa, bo to już wtedy wychodzi, bo pokazuje, dobra, czy to jest pokoleniowa, no to teraz pokaż mi, jakaś mocna pokoleniowa, to teraz pokaż mi tą emocję, bo jakby pokazało się tak, że żadna z tej karty kodu emocji nie wykazuje, jakby nie pokazuje. I to świadczy o tym, to mówił Nelson, że to jest na 100% zablokowana pokoleniowa emocja i to czasami bardzo wiele pokoleń, więc szukamy tą pokoleniową. Zanim ona się pojawia, to ja już zaczynam proces uwalniania. A w rzędzie pierwszym, w rzędzie pierwszym. Czy to jest nieodwzajemniona miłość? Opuszczenie? Porzucenie, zagubienie, zdrada. To jest zdrada. Ciekawe. Zdrada, energia zdrady. Czujemy się zdradzeni, gdy bliska osoba zawiodła nasze zaufanie, zraniła nas lub porzuciła. Poczułem się zdradzony, gdy okazało się, że mnie okłamał. Zdrada wobec drugiej osoby oznacza niewierność, brak lojalności, sprawienie zawodu, niezachowanie tajemnicy, niewywiązywanie się z obietnic, zawiedzenie zaufania, porzucenie osoby, która pokładała w tobie zaufanie. Mocno odczuła zdradę, którą popełniła wobec przyjaciółki, a emocja ta została uwięziona w jej ciele. Zdrada wobec samego siebie to naruszenie indywidualnej integralności, działanie wbrew wewnętrznym zasadom moralnym, nadużycie wobec własnego ciała lub duszy. Po tym, jak ukradł pieniądze, głęboko odczuł konsekwencje zdrady swoich wartości. I to dotyczy akurat zdrady wobec samego siebie. Czyli gdzieś ktoś kiedyś w jakimś twoim pokoleniu, mówię do wszystkich was, zdradził samego siebie. I to było tak silne i tak duże, że to jest jakby cały czas pokoleniowo w was. To jest zdrada w jakiś sposób nadużycie własnego ciała i własnej duszy. Zdrada swoich wartości. I to ta energia częstotliwości, kiedy ona wibruje w nas, to ona przyciąga różne sytuacje, różne doświadczenia, które powodują, że my będziemy doświadczać tej zdrady. Albo sami siebie będziemy zdradzać, czyli nie będziemy dotrzymywać sobie obietnic, nie będziemy mieli jakby do siebie zaufania, bo niby coś się zobowiążemy, ale tak naprawdę nie zrobimy tego, tak? Więc ta energia zdrady jest jakaś silna w nas. Czyli może nie raz też postanowiliście coś sobie zrobić, może podjęliście jakąś decyzję a propos celu, ale nigdy tak naprawdę nawet się nie wzięliście za to. Tak? Więc ta energia zdrady jest też takim silną energią sabotującą samego siebie. I każdy z was na pewno to odczuł, poczuł i wie, że bardzo często zdradza samego siebie, samą siebie. I to jest silna energia, silna wibracja, która jest pokoleniowa. Więc teraz 10 razy stymulujecie ten meridian zarządzający, bo on biegnie odtąd do ogona, tak? Ale nie potrzebujecie przeciągać tutaj, wystarczy tylko odcinek, to też wiadomo o co chodzi. Chodzi o stymulację tego meridianu, i neutralizację tej energii, ale wystarczy też czasami sama intencja. Ale jeśli czujecie, to po prostu to róbcie, tak? Bo czasami jeszcze właśnie możecie mieć tą niepewność wobec siebie. Więc każdy z was już wie i odczuł
to zdradzanie samego siebie, tak, to jest bardzo mocne, bardzo silne pokoleniowe. Możecie sobie tam zobaczyć, w którym pokoleniu, czy 20, czy 10, ale to nie jest tak, że tylko dotyczy Twoich rodziców, to dotyczy pra-pra-pra-pradziadków. I jak wiecie, ta energia tak działa, że uwalniając się od energii tej zdrady, uwalniacie ją tam, daleko wstecz i do przodu. Czyli też jeśli masz dzieci, to idzie do dzieci, jeśli masz wnuków, to też. Oczywiście to można sprawdzić, czy to poszło też do Twojej córki, czy do syna, czy to poszło też dalej. Oczywiście możesz to sprawdzić, ale tak czy inaczej to się uwalniać będzie też z nich. Więc robisz dobro dla siebie i też automatycznie dla innych. I to jest piękne w tej metodzie też, jeśli to dotyczy pokoleniowych tematów. Więc czas nadszedł na to, żeby uwolnić zdradę wobec samego siebie. Karina, niech Ci nie będzie przykro, że to dotyczy, bo trzeba się cieszyć i poczuć radość i wdzięczność, że możemy się od tego uwolnić. Tak jak Wam mówiłam, to jest taka planeta, tak? My, te osoby, które tutaj się, które tu są, chcą takiego dosyć dobrego, szybkiego rozwoju, więc po to one tu są. Więc teraz uwalniam się od energii zdrady samej siebie, tak? 10 razy. Uwalniam się od energii zdrady samej siebie. Możesz to sobie wyobrazić, w którym miejscu ciele masz nagromadzoną tą energię zdradzania samej siebie. Może w miednicy, może w głowie, może w rękach. Poczuj tą energię. Czy Twoją intencją i decyzją jest uwolnić się od energii zdradzania samego siebie, tak czy nie? A czy to zrobisz? Kiedy? Zrób głęboki wdech i pozwól tej energii odejść. Puść ją. Przestań się w końcu jej trzymać. Zwłaszcza, że to nie Twoje. Okej. Sprawdzam, czy to zostało uwolnione. Dobra. I jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Kolejna emocja, która blokuje realizację celów, tych, które tam każdy z Was ma. Czy on znajduje się w kolumnie A, czy znajduje się w kolumnie B? W rzędzie pierwszym. Drugim, matko, trzecim, czwartym. Czy to jest brak uznania? Czy to jest depresja? Czy to jest frustracja? Dobra, frustracja. Bardzo często tą frustrację my wczoraj też robiliśmy. Tak, niegodna to też, bycie niegodnym to też, jak najbardziej. Więc każdy z Was pamiętajcie, że będzie miał inne. To nie jest tak, że my sobie grupowo możemy wszystko wyczyścić, tylko każdy z Was będzie miał jeszcze inne zupełnie emocje. My tylko tutaj robimy takie, wiecie, to co możemy zrobić grupowo, tak? No dobrze, czyli to frustracja. Frustracja, że to nie zostało zrealizowane, tak? Frustracja, to jest rząd czwarty. Poczucie rozdrażnienia, irytacji, goryczy, wrażenie utkwienia w martwym punkcie, niezdolność do zmiany sytuacji, blokada przed działaniem i aktywnościami ukierunkowanymi na realizację celu. Wczoraj to też czytałam, tak? Więc tak, czyli to jest blokada przed działaniem, aktywnościami, taka frustracja, że po prostu poczucie utknięcia, że chcesz, ale nie możesz po prostu zacząć robić coś. Więc to jest to. To i każdy z Was to poczuł i odnośnie celów, i odnośnie swojego życia, że tej frustracji się trochę nagromadziło. Tylko pamiętajcie, że tą frustrację też mieli Twoi rodzice, tak? Oni też byli niespełnieni, niezrealizowani, mieli swoje jakieś cele, swoje marzenia i to zostało Ci przekazane, ta częstotliwość i teraz jest czas, żeby zacząć się od tego uwalniać. Więc zaczynamy. Uwalniam się od energii frustracji dotyczące moich celów. Uwalniam się od energii frustracji dotyczące moich celów. Uwalniam się
Od energii frustracji, bo jak widzicie, to wszystko powoduje blokadę, tak? Wy bardzo, bardzo chcecie i to powoduje blokadę, ale nie możecie. Więc tu uwalniamy się od frustracji. Zrób głęboki wdech i wydech. Możesz otworzyć drzwi w miejscu w ciele, gdzie czujesz nagromadzoną tą energię i ją po prostu wypuść. Ona i tak jest neutralizowana. Dobra. I teraz na koniec możesz siebie przytulić, podziękować sobie za tą pracę. Możesz też zobaczyć, że wchodzisz w realizację tego celu, tak jakby robisz taki krok do przodu, do działania, żeby zrobić jakiś ruch ku temu. Możesz też stać i zrobić ten ruch do tego, żeby zacząć realizować ten cel. Tak? On ci nie spadnie z kosmosu i z nieba, to ty będziesz realizować ten cel, ale w sposób lekki i przyjemny. Więc wchodzisz jakby do tej przestrzeni, gdzie jest to skuteczne działanie, gdzie jest energia do tego, żeby rozpocząć realizację tego celu. Jest tam akceptacja, jest tam spokój, spełnienie, wdzięczność, że ten cel zaczyna się realizować i że ty masz energię do realizacji tego celu. Więc chwilkę tym pobądź, przyjmij te wszystkie uczucia, które wiążą się z tym celem. Otwórz swoje serce na ten cel, pozwól sobie na ten cel. Tak, twoim zadaniem jest pozwolić sobie na ten cel, otworzyć się na niego, otworzyć swoje serce, zaufać temu. I zrób głęboki wdech i wydech i możesz otworzyć oczy. Jak ja lubię takie nieplanowane też te nasze spotkania, bo zawsze coś dobrego z tego wychodzi. Zawsze możemy zmienić tą swoją energię, choć trochę ten bagaż emocjonalny zostawić za sobą. Więc fajnie, że jesteście. I zapraszam Was naprawdę od serca za tydzień we wtorek tu na grupie, czyli Anna Kromska, jak zarządzać emocjami, by Ci służyły. Będzie też na YouTube wtedy to zgrane, więc jak ktoś nie ma Facebooka, to niech się nie przejmuje, bo też będzie miał taką opcję zobaczenia tego i podziałania z samym sobą. I co jeszcze? No, także we wtorek o 20:00. To sobie zerkniemy na różne obszary życia, które gdzieś są dla Was niesatysfakcjonujące i coś podziałamy odnośnie tych. Będę Wam zresztą mówić, co my tam jeszcze będziemy robić, a ja sama często nie wiem, bo to tak po prostu często płynie, tak? I ja tego nie planuję, więc też czasami ciężko mi jest powiedzieć, co my tam konkretnie będziemy robić. Tylko taką, wiecie, plus minus coś tam piszę. No dobrze, więc w takim razie do zobaczenia we wtorek i w środę w przyszłym tygodniu się widzimy. Także to, że są wakacje, czas urlopowy, to nie szkodzi. Dbamy i tak o siebie, o swój poziom energii, o swój umysł też i dogadujemy się z nim. Pa, pa. Do zobaczenia.